Chciałam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o takich naszych doświadczeniach bardzo, bardzo praktycznych, które mają na celu budżet obywatelski i projektowanie partycypacyjne mają na celu jakby zwiększenie i umożliwienie mieszkańcom wpływania na to, co się dzieje z naszym miastem i z naszą najbliższą przestrzenią. Zrównoważone rozwiązania to trzy osoby, które pracują od niedawna tak naprawdę, bo zaczęliśmy pracować w zeszłym roku i przy bardzo szczęśliwym spłacie okoliczności mieliśmy możliwość pracowania przy kilku projektach, co nam dało bardzo, bardzo duży pogląd, jak skala, pieniądze, zaangażowanie ludzi, chęć do współdziałania może się różnić, mimo tego, że teoretycznie są bardzo podobne założenia, czyli takie, że chcemy, żeby ludzie byli upodmiotowiani w każdym procesie decyzyjnym. Jeszcze może przedstawię. To jest Bogna, to jestem ja, to jest Marcin. My też jesteśmy taką dosyć grupą, która ma różne doświadczenia, bo Marcin jest politologiem. My obie zostałyśmy wykształcone jako architektki, ja pracuję jako urbanistka. Więc każdy z nas ma trochę inne doświadczenie, trochę inne, co innego, na czym innym się skupia w całym działaniu. I teraz Marcin często jakby zaczyna różne spotkania z mieszkańcami tym, żeby zmienić w ogóle sposób patrzenia na to, co się dzieje w naszych miastach, czyli nie to, że jest gmina i rada gminy i prezydent to jest nasza władza, tylko to są ludzie, których my zatrudniamy de facto, czyli oni są tak naprawdę naszymi pracownikami, czyli to my jesteśmy tą władzą i to my, do nas należy to miasto i próbujemy jakby zmienić ten punkt widzenia, który często jakby już w samym nazewnictwie mówiąc, że prezydent i rada to jest nasza władza, próbujemy to zmienić. Pierwszym takim doświadczeniem, o którym powiem, będzie doświadczenie budżetu obywatelskiego we Wrzeszczu Dolnym, to jest taka dzielnica Gdańska. Potem opowiem też troszeczkę o budżecie obywatelskim w Sopocie i to są dwie zupełnie różne skale przedsięwzięć. Przede wszystkim jeżeli chodzi o finanse. Wrzeszcz Dolny to jest taka dzielnica Gdańska, która jest strasznie różnorodna. Jest tam około 25 tysięcy mieszkańców i budżet Rady Dzielnicy, która jest bardzo świeża, to jest 100 tysięcy złotych. To jest bardzo mało. I w momencie, kiedy ta rada się zebrała, to jest 21 mieszkańców tej dzielnicy, w zeszłym roku powstała i stwierdzili, że oni tak naprawdę nie wiedzą, na co mają przeznaczyć te pieniądze. To znaczy wiedzą, oczywiście mogą zdecydować, że postawimy na tej ulicy ławki, na tej ulicy śmietniki, dofinansujemy bibliotekę w tej szkole, ale jakby nie byli przekonani, czy to są najwłaściwsze decyzje, ponieważ są jakby tak samo mieszkańcami, tylko mieszkańcami. Oni nie są politykami i robią to głównie z pasji i z tego, żeby coś się tam zadziało. No więc Rada Dzielnicy ma budżet 100 tysięcy i stwierdziła, że połowę tego budżetu, 50 tysięcy, przeznaczy na budżet obywatelski. Co to znaczy? To znaczy, że mieszkańcy sami proponują, na co wydać te pieniądze i głosują, przekonują siebie nawzajem i głosują, żeby wybrać to, co jest najważniejsze. Jeszcze powiem, żeby może taką skalę dać, bo 50 tysięcy to jest cena małego placu zabaw, więc jakby jak stwierdziliśmy, że 25 tysięcy osób mam decydować o tym, gdzie postawić plac zabaw w tej dużej dzielnicy dosyć, to jakby teraz ta skala i waga tego problemu nam się trochę obniża. Na początku myśleliśmy, że dzielnica jest tak zróżnicowana i duża, że powinniśmy ją podzielić jeszcze w ogóle na okręgi, ale doszłoby do tego, że ludzie by decydowali, na co wydać 17 tysięcy, więc już stwierdziliśmy, że to by nie miało sensu. Więc zostaliśmy zaproszeni przez Radę Dzielnicy do współtworzenia, jakby zaprojektowania całego procesu, bo jakby A trzeba to wypromować, B trzeba to wymyślić. Bardzo nam zależało na tym, żeby ludzie podejmowali świadome decyzje i żeby wiedzieli, na co głosują i żeby potrafili złożyć te swoje projekty. Czyli generalnie propozycję projektu mógł zgłaszać każdy mieszkaniec dzielnicy,
ale nie tylko mieszkaniec, ale też różne instytucje, czyli szkoła albo jakiekolwiek organizacje pozarządowe też mogły jakby swoje propozycje przedstawić. Do każdego projektu, co jest ważne i co, czego na przykład nie było w Sopocie, trzeba było dołączyć listę co najmniej 10 osób, które popierają ten projekt. To znaczy, że nie tylko my sobie wybieramy, co jest dla mnie najważniejsze, tylko jeszcze musimy znaleźć co najmniej grono sąsiadów, które stwierdzi, które nas poprze, tak, to jest dosyć ważna kwestia, zróbmy ten projekt. Projekty mogły dotyczyć obszarów, które są wpisane w statut Rady Dzielnicy, czyli edukacja, kultura, sztuka, działania społeczne, mała architektura i zieleń. I rzeczywiście głównie ta ostatnia kategoria była najpopularniejsza wśród projektów. Jeszcze coś tam. I zastanawialiśmy się, gdzie ci ludzie będą składać te projekty, no bo Rada Dzielnicy jeszcze w tym momencie nie miała swojej siedziby. Spotykaliśmy się dzięki uprzejmości różnych szkół podstawowych na terenie dzielnicy i stwierdziliśmy, że takim najbardziej popularnym miejscem będą biblioteki publiczne, których jest 3 na terenie dzielnicy. I ważne było to, że oprócz tego, że się składa pisemnie ten projekt cały, trzeba go dostać też drogą elektroniczną. Powiem, dlaczego to było istotne, bo takiego wymogu też nie było w Sopocie. I to jest taka, może mało widać, ale opowiem. Taki bardzo uproszczony opis projektu, jego tytuł, lokalizacja, szacunkowy koszt. To było ważne, że mieszkańcy sami wyceniali ten projekt. W Sopocie z kolei wycenia projekt specjalnie komisja powołana do tego. Tutaj, ponieważ to było w ogóle wszystko dosyć szybko organizowane i szybko wymyślane, to mieszkańcy musieli, co uważam, że jest słuszne, wziąć na swoje barki wycenienie i jakby to ma też na celu zdanie sobie sprawy z tego, ile co kosztuje i na coś można przeznaczyć ile pieniędzy. Trzeba było opis projektu przygotować, krótki, uzasadnienie, opisać beneficjentów i stwierdziliśmy, że no, położymy, jakby zawiesimy to na stronie i nikt nam tego nie wypełni, bo tak naprawdę nikt nie będzie znaczy zauważyłam, że zwłaszcza w tej dzielnicy ludzie uważają, że to, co się dzieje dookoła, to jest bardziej, jakby to mnie nie dotyczy. To się gdzieś tam dzieje, a to jest tak, jak dzisiaj rozmawiałam z koleżanką, tak słyszymy gdzieś w gazecie o wypadku. Gdzie to się stało, tak naprawdę mnie to nie dotyczy. I tak trochę mieszkańcy też w tej dzielnicy działają. Dlatego stwierdziliśmy, że super, oni nie mają się gdzie wypowiedzieć. Oni muszą mieć takie miejsce, gdzie wszyscy przyjdą i porozmawiamy o problemach tej dzielnicy. I wymyśliliśmy forum mieszkańców Dolnego Wrzeszcza. Opierając się na doświadczeniach brytyjskich, stwierdziliśmy, że będzie świetnie, zrobimy taką całą sobotę od godziny 10 do 17. Wszyscy przyjdą, zrobią ciasta i sobie porozmawiamy o tym, o naszych bolączkach i o jakby szczęśliwych rzeczach. Niestety to niezbyt wyszło, zaraz opowiem o tym. I potem zrobiliśmy szereg spotkań informacyjnych, na których pomagaliśmy mieszkańcom wypełniać te wnioski i tłumaczyliśmy całą procedurę, która wydawała nam się, że jest bardzo jasna. Za każdym razem okazywało się, że jest bardzo dużo jeszcze niejasności, co nam pokazało, że jakby trzeba tłumaczyć do bólu, się nie zniechęcać. Po czym zrobiliśmy takie też spotkanie, prezentację projektów, no i głosowanie, zaraz to wszystko opowiem. Pierwsze forum, dosyć... Problemem jeszcze w ogóle Rady Dzielnicy jest to, że nie może wydawać pieniędzy żadnych na promocję. Czyli wszystkie materiały promocyjne to były dzięki drukarkom, tonerom i papierowi radnych dzielnicy. Więc zrobiliśmy takie plakaty, które rozwieszaliśmy własnoręcznie w klatkach. No i stwierdziliśmy, mieliśmy taką salę wynajętą, stwierdziliśmy, że kurczę, tam jest za mała sala, tam się nie zmieści te tysiące osób, które przyjdzie. Po czym przyszło 40 osób i zastanawialiśmy się, dlaczego, przecież no przecież to jest nasza dzielnica, na pewno ludzie są zainteresowani tym, jakie zmiany mogą sami wprowadzić. Nie do końca. My staraliśmy się, żeby to spotkanie było takie bardzo nastawione na pozytywy i to był najcięższy moment tego spotkania, żeby mieszkańcy sami powiedzieli, co im się podoba w naszej dzielnicy. Jakby bardzo dużo głosów było to, że nic mi się nie podoba i chcę się stąd wynieść jak najszybciej. Jakby tak to próbowaliśmy jakby prowadzić to spotkania, żeby rozmowy w grupach skupiały się na pozytywach i z tego potem wyszły jest fajne, to jest złe, więc to możemy poprawić i z tego wyszła taka lista rzeczy do poprawy.
I na tej podstawie ludzie, niektórzy rzeczywiście przynieśli swoje projekty do budżetu obywatelskiego. I być może był to jakiś przyczynek, że ktoś się zdecydował, że ten projekt napisze i złoży. No ale zastanawiamy się, czy w przyszłym roku też coś takiego zostanie zorganizowane, dlatego że przede wszystkim sobota nie jest to dobry dzień, a już na pewno nie jest to dobry pomysł 11-17. Jakby nie jesteśmy na to ani jeszcze chętni, ani gotowi, w sensie my jako obywatele, przynajmniej tej dzielnicy. No ale generalnie z tego wszystkiego wyszło 11 projektów. Wszystkie było bardzo kompetentnie opisane i wszystkie były rzeczywiście złożone i przez internet, i w takiej papierowej wersji. I na to spotkanie, które miało... Dziękuję. Na to spotkanie, które miało na celu wytłumaczenie tych projektów, przyszli głównie pomysłodawcy, ale to było też super spotkanie, dlatego że w momencie, jeżeli jest tylko tytuł, na przykład tutaj jest taki tytuł ogrodnik, bardzo dużo osób myślało, że to jest zatrudnienie ogrodnika, który będzie jakby opiekował się terenami zielonymi. Co jest nieprawdą, to jest po prostu nazwa takiego jednego skweru wewnętrznego i chcieli tam zrobić miejsca parkingowe, czyli jakby to od razu pokazuje, jak różne wyobrażenia po tytule mogą przyczynić się, że jakby głosujemy na coś, co nie jest intencją pomysłodawcy. No i były bardzo duże różne projekty, na przykład wymiana okien w toaletach dla dzieci w szkole podstawowej, osiedlowy festyn rodzinny, takie właśnie standardowe rewitalizacje i remonty. Jeszcze ciekawe było ten projekt Bezpieczny Przejazd, który polega na tym, że jest nierówna ścieżka rowerowa i w złym miejscu przecina ulicę i chcą to naprawić, więc jakby skala i interwencje były bardzo różne. No i odbyło się głosowanie. Głosowanie było w 3 lokalach wyborczych, były urny, te lokale wyborcze to były szkoły i trwało tylko 3 godziny w dzień poprzedni, w czwartek. Przyszło 219 osób, co przy 25-tysięcznej dzielnicy. To jest mniej niż jeden, to nawet nie jest 1%. Dokładnie, dokładnie. Ale my stwierdziliśmy, że to jest i tak sukces, dlatego że promocja była tak słaba. Ulotki, które drukowaliśmy, to były, żeby jakby mieć najwięcej tych ulotek za najmniejszą kasę. To jest tak, że na A4 dzieliliśmy to na 6 i to była ulotka. I ludzi dużo przychodziło i w momencie, kiedy przychodziło, to zapraszało swoich sąsiadów, zwoływało całe swoje rodziny, więc było fajnie głosować. Oczywiście mogą tylko osoby z czynnym prawem wyborczym, mieszkające we Wrzeszczu. I teraz było ciekawe dosyć, jak będziemy głosować i jak będziemy liczyć te głosy. Stwierdziliśmy, że decydowanie tak nie odpada, bo to w ogóle nie jest reprezentatywne i nie pokazuje nam, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne. Więc każda propozycja, można było oddać głos na każdą propozycję, oceniając ją od 0 do 9. To jest bardzo ważne, dlatego że 5 to jest nasza taka granica, czy coś jest potrzebne. Czyli nawet jeżeli projekt by się zmieścił jeszcze w budżecie, to jeżeli ma średnią głosów, mniej niż 5, to i tak tego nie robimy, dlatego że to okazuje się, że to nie jest potrzebne po prostu. Tak wyglądało głosowanie. Tutaj był taki plakat zrobiony przez uczniów, którzy chcieli mieć taką tablicę multimedialną i jakby taka agitacja, i w ogóle taki był dosyć świąteczny nastrój, można powiedzieć, w dzielnicy wtedy, w niektórych miejscach. Tablica niestety nie wygrała, ale... Wyniki głosowania były takie, że pierwszym była rewitalizacja skweru, drugim jest remont placów zabaw, na trzecim miejscu było doposażenie biblioteki. Pierwszy projekt zabrał już cały budżet, więc generalnie nic więcej się nie dało zrobić, ale to pokazało, że co jest ważne i na przykład na ten remont placów zabaw Rada zaczęła szukać po prostu finansowania skądinąd i też się gdzieś znalazło te 2000 do doposażenia biblioteki. Teraz budżet obywatelski w Sopocie jest zupełnie inną skalą, dlatego że znaczy miasto ma, to jest najmniejsze miasto jakby w aglomeracji trójmiejskiej, znaczy nie w aglomeracji, w Trójmieście. Ludzi, którzy są uprawnione do głosowania jest tam ponad 32 tysiące. I miasto stwierdziło, że przeznaczy około 1% budżetu miasta z tak zwanych wolnych środków, czyli nie zabieramy środków z czegoś, co już było rozdysponowane, tylko jest jakaś pula, na którą możemy przeznaczyć na cokolwiek. I miasto
jakby pozwoliło, żeby to mieszkańcy zadecydowali, mimo tego, że prezydent miasta jest przekonany, że nikt nie chce w ogóle brać w tym udziału, dlatego że jest to a za trudne, b nie po to się przecież wybiera raz na 4 lata władzę, żeby jeszcze się w coś angażować, a c, że nikt nie ma czasu, ani w ogóle jest każdy zajęty za bardzo. Więc w Sopocie jest podział na projekty ogólnomiejskie i projekty lokalne w 4 okręgach. I w tym roku, dzisiaj jakby przedwczoraj się skończyła druga edycja, na to wszystko jest taki zapis w uchwale Rady Miasta, że przeznacza się nie mniej niż 4 miliony złotych na te projekty lokalne, nie mniej niż 500 tysięcy. Okazało się, że to jest zapis bardzo, bardzo enigmatyczny, bo co to znaczy nie mniej? A, to znaczy wiadomo, że to znaczy co najmniej, ale nie ma żadnej górnej granicy i na przykład w tym roku projekt lokalny na drugim miejscu się znalazł za 1,5 miliona. To znaczy, że on dosyć dużo zabiera i ponieważ nie ma tego rozgraniczenia, gdzie pieniądze pójdą, to jak to Marcin się powiedział, że wynik jest wiążący, ale trudny do interpretacji. Tutaj są te okręgi, to jest taki w sumie nadmorski okręg. O dziwo, tutaj jest jakby taka granica Sopot Górny i Dolny. To jest Górny tak naprawdę, a to jest Dolny. I ten okręg okazał się najbardziej reprezentowany, a dlatego, że jakaś spółdzielnia po prostu zrobiła festyn, dzięki któremu ludzie się dowiedzieli, że coś takiego się dzieje. Bo promocja była rzeczywiście bardzo słaba i w porównaniu do budżetu rok wcześniej przyszło o 1000 osób mniej, więc jest to niestety jakaś tam porażka. I w Sopocie jest trochę inaczej. Każdy może oczywiście złożyć propozycję. Nie mogą tego składać szkoły, mogą to składać albo inne jednostki samorządowe. Może składać to organizacja pozarządowa. I projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. I tu jest pierwsza zupełnie znacząca różnica, że jakby kosztorys robi Komisja do Spraw Budżetu we współpracy z prezydentem, co ma jakby, to jest kij ma dwa końce, bo jakby mogą przeszacować ten projekt, okazać się, że jest dużo, dużo droższy. I wypełnione formularze składa się albo w wersji pisemnej, albo w wersji elektronicznej. To skutkuje to, że ci, którzy nie skorzystali tego w wersji elektronicznej, po prostu nie są pokazani na stronie. Czyli nikt nie wie, o czym jest ten projekt, bo prezydent nie zgodził się, żeby jakikolwiek urzędnik przepisał to i wprowadził do internetu. No i potem, tak jak we Wrzeszczu Dolnym, weryfikacja polegała tylko na tym, czy rzeczywiście projekt będzie zlokalizowany na terenie gminnym i czy znajduje się w jednym z tych czterech jakby terenów działalności. Tutaj jest ta Komisja Budżetu Obywatelskiego we współpracy z prezydentem przeprowadza weryfikację. To znaczy, że ta komisja razem z prezydentem może stwierdzić, że dwa projekty są na tyle podobne, że je złączy w jeden projekt, nie pytając jakby pomysłodawców. Co dzięki temu, że jest jakiś tam monitoring społeczny i Marcin przede wszystkim tam był na każdym posiedzeniu tej komisji, jakby uniemożliwił takie działanie, ale są takie zakusy, że i prezydent, i komisja wie lepiej, a w zeszłym roku były nawet odrzucane projekty, bo się prezydentowi nie podobają, bo są bez sensu albo po prostu nie kłócą się z polityką przyjętą przez miasto. Więc jakby budżet obywatelski w Sopocie często jest przedstawiany, znaczy Sopot jest często przedstawiany jako takie progresywne miasto, które jako pierwsze zrobiło się budżet. I zwłaszcza prezydent też zaczyna o tym mówić. Prawda jest taka, że pośród 5 kandydatów na prezydenta on był jedyny, który był przeciw, jak były takie sondaże robione. I teraz po prostu w momencie, kiedy to jest taka popularna i rzecz, to on jakby no już wsiadł na ten wagon tego budżetu, nie rozumiejąc za bardzo, po co on jest, tylko próbując go z każdej strony jakby urabiać, przepraszam za słowo, na swoje widzimisię. I teraz tutaj ten budżet był bardzo, bardzo rozciągnięty. Przez całe wakacje można było składać propozycje. Marcin stwierdził, że to jest zły pomysł, dlatego że
wakacje większość Sopocian jest tłamszonych przez turystów, nie chce im się nic robić, albo wyjeżdżają po prostu. Potem przez 2 tygodnie jest weryfikacja tego, tych projektów. Od 1 września, cały wrzesień jest w sumie przeznaczony na spotkania z mieszkańcami, na których prawie nikogo nie było. Te spotkania są po to, żeby właśnie głosowanie odbywało się deliberatywnie, czyli wiemy, na co głosujemy, jest dyskusja, mogę się dowiedzieć wszystkiego o każdym projekcie. To powinno być też zapewnione poprzez umieszczenie tych projektów na stronie. Niestety no, jest mniej więcej 1/4 projektów umieszczona na stronie. Jeszcze w tym roku była taka sytuacja, że dwa jakby stowarzyszenia, które mają zupełnie, jedno jest takie bardziej proprezydenckie, jedno zupełnie anty, zgłosiło projekty, które miały identyczny tytuł prawie. Jedno rewitalizacja parku, drugi park od nowa. I ludzie nie wiedzieli zupełnie, jaka jest różnica między tymi dwoma parkami, dzięki temu, że wcześniej zrobiono jakąś tam medialną nagonkę na to, że są rzeczywiście tak podobne rzeczy. Ludzie wiedzieli, na co głosować, gdyż jeden w tej rewitalizacji zakładał zabudowę tego parku, a drugi rzeczywiście no po prostu pielęgnacja terenu zielonego. I teraz przez 2 tygodnie prawie w październiku można było przynosić taką ankietę do Urzędu Miasta, plus 14 października było głosowanie w konkretnym lokalu. Przez ten 14 października to chyba było większość ludzi, kiedy głosowało. Przez te 2 tygodnie do Urzędu Miasta dosyć mało, zwłaszcza na początku października spływało tych ankiet. Jeszcze jedna rzecz, głosowanie było bardzo podobne jak we Wrzeszczu, tylko że skala była od 0 do 5. Dlatego, że radni stwierdzili, że od 0 do 9 jest zbyt skomplikowane dla mieszkańców, a po to jest ta jakby więcej tych punktów, żeby rzeczywiście mieć większą możliwość pokazania poprzez tą średnią, co jest rzeczywiście potrzebne. I jest większa możliwość tego posortowania tych potrzeb. W budżecie w Sopocie, jeszcze w zeszłej edycji, w ogóle był prezydent sam sobie wymyślił metodę głosowania, która polegała na to, że na karcie, którą każdy dostał do skrzynki, trzeba było zaznaczyć 5 krzyżyków, które są najpotrzebniejsze, bez jakby wytłumaczenia, dlaczego 5 krzyżyków, nie 6, czy można mniej i jakby co to oznacza, te krzyżyki, jak są 2 projekty, które mają na przykład taką samą liczbę głosów. Ogólnomiejskich projektów dopuszczono 24, w każdym z okręgów było od kilku do kilkunastu projektów. No i frekwencja była 1500 osób, co uważam, że nie jest jakimś super sukcesem, zwłaszcza jeżeli okres składania projektów i głosowania jest taki duży. Około 400 kart złożono przez internet, bo rzeczywiście można było głosować też przez internet, co jest akurat bardzo dobrym pomysłem. I teraz szybko tylko, bo to dzisiejsze opracowanie. Po co jest ta średnia? Jeżeli są zadania w okręgu numer 1, no i powiedzmy mamy nie mniej niż 500 tysięcy i wszystkie projekty w sumie by się zmieściły, bo są dosyć małe. Z tym, że już na przykład pomysł na parkometry na ulicy dostał dosyć małą średnią i mimo tego, że się mieści w tym budżecie, nie będzie realizowany i to jest jakby oszczędność. Jest takie. W momencie, kiedy na przykład głosujemy nieszczerze, tylko próbując, za przeproszeniem, udupić inne projekty, czyli dając im 0,0,0, obniżając im średnią, mogłoby być tak, że wszystkie projekty są poniżej tej średniej, tutaj, która była graniczna 3. To znaczy, że żaden z tych projektów nie będzie realizowany. I to oznacza jakby oszczędność tych pieniędzy, przejście na następny rok. Czyli nie ma przymusu i jakby zachęcamy wszystkich, żeby no, głosowali szczerze. Tutaj w innym okręgu dosyć dużo projektów zostało odrzuconych, ale ten jest dosyć właśnie ciekawy, bo pierwszy projekt, który wygrał, to jest za 10 tysięcy, drugi projekt jest za 1,2 miliona złotych i w ogóle nie ma też trochę rozróżnienia, co to są te ogólnomiejskie, a co to są lokalne, przez to, że nie ma tej górnej granicy, bo nie wiadomo, czy budowa boiska to jest rzeczywiście lokalny, czy to jest projekt ogólnomiejski, czy w związku z tym, że tutaj jest taka duża pula, to inne okręgi dostaną mniej pieniędzy. Jakby nie wiadomo, na jakiej zasadzie będzie ta kreska przyłożona i też nie, przede wszystkim w projektach ogólnomiejskich, bo to nie mniej niż określa jakąś tam pulę, ale nie wiadomo, gdzie jest ta górna granica i w związku z tym nie wiadomo, które się zmieszczą w tym całym woreczku pieniędzy.
Tutaj są zadania ogólnomiejskie, które przeszły, było jeszcze kilkanaście, które nie weszło w to, w realizację. I to są też ciekawe rzeczy, na co ludzie jakby składają, że to nie są tylko proszę o zrobienie oświetlenia na mojej ulicy, tylko to, że są rzeczywiście takie ogólne projekty jak program segregacji odpadów komunalnych albo rewitalizacja parku, czyli to są rzeczy, które są naprawdę ogólnomiejskie dla wspólnego dobra, a nie tylko mój własny kawałek chodnika, bo rzeczywiście bywają takie zastrzeżenia, czy ludzie będą głosować na coś, co ich bezpośrednio nie dotyczy, nie jest za moim oknem. Jeszcze powiem, jeszcze taka ciekawostka z tym budżetem w Sopocie jest taka, że rzeczywiście trzeba było uchwalić uchwałę przez Radę Miasta, dlatego że ta komisja, gdy pracowała w roku wcześniej, jakby zdanie komisji nie jest wiążące dla prezydenta, więc on jakby nie brał go pod uwagę. I po to uchwalano tą uchwałę, nad którą bardzo długo pracowało i tak się okazało, że tam jest dużo błędów i trzeba będzie to poprawiać. Niska frekwencja jest prawdopodobnie związana rzeczywiście ze słabą promocją tego wydarzenia. Natomiast prezydent oczywiście uważa, że to jest zbyt skomplikowana metoda głosowania, dlatego mało ludzi przyszło, co naszym zdaniem oczywiście nie do końca jest prawdą. I teraz jeszcze szybciutko powiem o takim, jakby budżet obywatelski to jest jakby jasna sprawa, dzielimy kasę, która jest nasza wspólna. Innym sposobem na wpływanie na to, co się dzieje dookoła nas i na decyzje jest projektowanie partycypacyjne, które często odbywa się, jest organizowane przez jakieś organizacje pozarządowe, często wyniki tego projektowania nie jest brane pod uwagę, dlatego że rzadko jest kiedy zaangażowana w to rzeczywiście jakaś siła sprawcza. Tutaj natomiast Rada Dzielnicy stwierdziła, że przeznaczy jakby każdego roku przez 3 lata 35 tysięcy ze swojego budżetu, który jest podobny do to jest Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, budżet jest podobny do Wrzeszcza Dolnego. 35 tysięcy to też jest bardzo mało, gdyż Polona jest dosyć duża. Za 35 tysięcy nie da się zrobić nawet do końca tego placu zabaw, jednego z dwóch, które zostały wymyślone przez mieszkańców, ale nie przyjmujemy się tym na razie, bo być może znajdzie się jakieś zewnętrzne finansowanie. Bądź co bądź Rada Dzielnicy stwierdziła, że ona też z jednej strony trochę autorytarnie, bo jakby miejsce było już powiedziane. Robimy to na Podleśnej Polanie. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo rzeczywiście ludzie byli zainteresowani tym miejscem. I zrobimy spotkania z mieszkańcami. Niech nam powiedzą, co tam zrobić. No i rzeczywiście to było organizowane w liceum, które jest niedaleko tego miejsca. I my tutaj przed tym spotkaniem, ja się osobiście bałam, że nikt nie przyjdzie, bo to był styczeń, minus 12, godzina 18 i bałam się, że naprawdę nikt nie przyjdzie. Okazało się, że na szczęście dużo osób przyszło tym razem i wszyscy bardzo fajnie pracowali. Pierwsze spotkanie polegało na tym, żeby zidentyfikować problemy, jakie są na tej polanie i jakby co nam przeszkadza, co nam się podoba, takie bardzo ogólne plusy i minusy. Z tego wyniknęło kilka grup tematycznych, czyli plac zabaw, sport, rekreacja i mała architektura. I jakby pytaliśmy się ludzi, kto jest najbardziej zainteresowany jakim tematem. Ludzie przychodzili do tej grupy i robiliśmy jakby taki program punktów na listę. Dążyliśmy do tego, żeby stworzyć listę do głosowania przez te wszystkie trzy pytania, które pomoże nam podjąć jakieś decyzje na ostatnim spotkaniu. Ważne było też to, że powiedzieliśmy, że głosować może być tylko osoba, która była na co najmniej spotkaniu jednym wcześniej i na ostatnim, czyli na co najmniej dwóch, co bardzo fajnie zmobilizowało ludzi do przychodzenia. Fajne było też to, że rzeczywiście dzieciaki się włączały w rozmowy i bezpośrednio użytkownicy właśnie nam mówili, czego by chcieli. Jakby zrobiliśmy taki schemat tego, co ludzie w sobie wymyślili i była bardzo ożywiona debata,
która naprawdę była świetną debatą. Dobrze, że zaprosiliśmy akurat na to wydarzenie kogoś z Wydziału Środowiska i panią z ZDZ-u, która jest zarządcą tego terenu, który jest zarządcą tego terenu. I debata była tak świetnie merytoryczna i tak ludzie sobie świetnie rozmawiali, się przekonywali. Jeżeli ktoś wychodzi z jakimiś argumentami, które były poruszane na poprzednich spotkaniach, to rzeczywiście już sami mieszkańcy nie, już to zostało omówione, przechodzimy do dalszych kwestii. Każdy się wysłuchiwał, na przykład bardzo sporną się okazała kwestia boiska, czy je pomniejszać, czy nie. Większość panów, którzy pamiętały jeszcze to boisko za czasów swojego dzieciństwa, mówią, że nie, absolutnie. A na przykład panie mówiły, że w momencie, kiedy całe liceum wychodzi tam grać w piłkę, to wszyscy inni użytkownicy tej polany są totalnie zmarginalizowani. Więc tak różne punkty widzenia i tak rzeczy, których projektant, to jest też ciekawe z punktu widzenia projektanta, na który projektant nigdy w życiu by tam nie wpadł, mimo tego, żeby tam siedział codziennie na wizji lokalnej. Po prostu wiedza, którą posiadają użytkownicy tego miejsca i którą posiadają od wielu lat użytkując to miejsce, jest naprawdę nieoceniona. No i zrobiliśmy wielkie głosowanie. Jeszcze powiedzieliśmy ludziom, że trzeba być mieszkańcem Gdańska, żeby głosować. No bo stwierdziliśmy, że to jest gdańska kasa i no, jakby trzeba było zrobić jakieś granice. I oczywiście nikt tego nie sprawdzał, no, ale ludzie rzeczywiście pytały, przepraszam, jestem z Gdyni, przyjechałem, czy mogę głosować? Mówi, no niestety nie i rzeczywiście ludzie wtedy nie głosowali. Albo jeżeli ludzie, też nie sprawdzaliśmy tych list obecności, oczywiście, czy ktoś był na dwóch spotkaniach, ludzie się sam, jakby samodyscyplinowali. Karta do głosowania miała 5 stron, to znaczy, że w każdej tej dziedzinie były wszystkie rzeczy, które były omówione, z orientacyjnym kosztem, właśnie z tym systemem ocenienia. Czyli czy będą nowe bramki, czy będzie wyrównany teren boiska. Jakby ludzie też wiedzieli, jaki jest budżet mniej więcej i to też powodowało, że rezygnowali z jakichś na przykład kosztownych rzeczy na rzecz czegoś mniej kosztownego. I od razu po tym spotkaniu odbyło się losowanie. Mieliśmy około 7, może 8 komputerów. Zaprosiliśmy ludzi do tego, żeby nam pomagali wpisywać te wyniki do tabelki w Excelu. I rzeczywiście wszyscy, to akurat był tłusty czwartek, ktoś przyniósł cały karton pączków. No i była taka fajna atmosfera oczekiwania na to, co zostało wybrane. I rzeczywiście to jest jeden z kilku, znaczy to jest jedyny projekt, który rzeczywiście tak bardzo w tym brałem udział, który autentycznie zaangażował mieszkańców w współdziałanie. No i teraz tutaj, no widzę, że też nic nie widać, ale ciekawa rzecz jest taka, że wygrało w tym wszystkim to, żeby ustawić 10 koszy na śmieci. I ja się zaczęłam zastanawiać, kurczę, projektujemy jakiś proces miesiącami, potem mamy 3 spotkania, każdy po 3 godziny, ludzie się męczą po to, żeby okazało się, że chcemy 10 koszy na śmieci. I to była moja pierwsza myśl, taka zrezygnowana byłam, ale stwierdziłam, ale okazało się, że nie chodzi tylko o te kosze. Też te średnie nam pokazały, które rzeczy mogą być jako podstawowe zrobione, które są mniej ważne. Jakby w etapowaniu dalszym tego wszystkiego będzie łatwiej jakby wstrzelić się w te oczekiwania mieszkańców. Natomiast na pewno odpadły takie rzeczy jak jakaś trybuna taka ziemna przy boisku, place do zawracania samochodem. Ludzie nawet stwierdzili, że już odpuszczą nowe ścieżki, bo one wychodziły za drogo. Teraz jednak spróbujemy dostać finansowania tej ścieżki. Więc jakby takie podstawowe rzeczy zostały zadecydowane. No i przede wszystkim stworzyła się taka społeczna energia i rzeczywiście dużo ludzi przychodzi do tej Rady Dzielnicy, pyta się o to miejsce, co mamy nadzieję w przyszłości się przełoży na to, że nie będzie to miejsce aż tak szybko zdemolowane. Pani z ZDZ-u, z którą teraz się konsultujemy w sprawie projektu, po prostu to, co jest zdemolowane, każda rzecz może być zdemolowana, każda nasza propozycja, którą pokazujemy, to może być zdemolowane. Doszło do tego, że my już stwierdziłyśmy, no nie, no tego grilla nie możemy postawić, bo rzeczywiście 400 kg, jak 5 facetów przyjdzie, to też może to zdemolować. I niestety czasami dajemy się wtłoczyć w te tryby myślenia administracyjnego. Plus jeden taki rzecz, na przykład dla takiego ZDZ-u, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, to nie jest nic fajnego, że powstanie nowy teren zielony, bo to jest po prostu kolejny obowiązek, który oni będą mieli i oni się z tego nie cieszą. Oni mówią, no kurczę, tutaj chcecie znowu coś nasadzać, nikt tego nie będzie pielęgnować.
I to my się pytamy realistycznie, jak często będziecie tam kosić? I jakaś tam pani urzędniczka powiedziała, no taka jest średnia, że kosimy 2 razy w miesiącu. I szefowa tak na nią spojrzała z politowaniem. Nasza średnia wychodzi, że kosimy tereny raz na pół roku. Więc my mówimy, no dobra, no to może nie będziemy rzeczywiście sadzić więcej rzeczy, więc próbujemy to zaprojektować tak, żeby było jak najbardziej samowystarczalne. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo rzeczywiście no, koszty wykonania przekroczą na pewno to, co Rada Dzielnicy no, założyła, bo mimo tego, że to jest tak duża część ich budżetu i blokuje ich na następne 3 lata przy podejmowaniu jakichś innych decyzji, no to jednak to jest cały czas mało. Tutaj pojawia się też pytanie, które ja sobie często zadaję. Czy angażować się w projekty, które wiadomo, że są, że nie mamy tyle pieniędzy, żeby to zrealizować? I nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo sama ta pani z ZDZ zachęcała, na pewno się znajdą sponsorzy, może Wydział Środowiska coś dołoży, może coś tam, być może rzeczywiście jak się robi taką medialną otoczkę wokół tego i pokazuje się, że fajnie zrobiliśmy z mieszkańcami, łatwiej jest zdobyć fundusze, ale jeszcze tego nie doświadczyłam, więc nie wiem, czy tak rzeczywiście będzie. I czy rzeczywiście porywać się z motyką na słońce czasami. I jeszcze ostatnia szybciutka rzecz wpływania i uregulowania tego, jak mieszkańcy mogą brać udział w życiu decyzyjnym miejskim. To są konsultacje społeczne. Sopot teraz próbuje od 2 lat uchwalić regulamin konsultacji społecznych. To jest taki regulamin, w którym jest kilka rzeczy podniesionych, że konsultacje społeczne zawsze się przeprowadza, jeżeli są ważne dla mieszkańców Sopotu. To są w ogóle, to jest regulamin konsultacji, które nie są wpisane jakby w inne ustawy przewidujące konsultowanie się z mieszkańcami, to jest jakby dodatkowa rzecz. Celem jest poznanie opinii, konsultacje mają umożliwić mieszkańcom dogłębne zrozumienie tematu, tak? Bo w momencie, kiedy jest referendum, często ludzie nie wypowiedzą się, bo nie wiedzą po prostu nic o tym. Celem takich konsultacji jest powiedzenie, żeby każda strona się wypowiedziała, przeprowadzać oczywiście może prezydent, który może to przedelegować na organizację pozarządową. No i w tym regulaminie są oczywiście kwestie takie najistotniejsze, poruszone, kiedy to ma być, jak to ma trwać, że zawsze nie później niż o 19, a nie wcześniej niż 18, różne takie organizacyjne rzeczy, ale najfajniej, najciekawsze jest to, że jeżeli z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji zbierze się 250 mieszkańców, no to prezydent będzie zmuszony przeprowadzić takie konsultacje. Czegoś takiego na razie nie ma. Jeżeli jest referendum albo jakaś uchwała, inicjatywa uchwałodawcza, to trzeba dużo więcej poparcie zebrać. No i najważniejsze moim zdaniem w ogóle punkt tego całego regulaminu, że wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla organów gminy. Zastanawiałam się, czy w takim razie po co to robić, ale być może, jeżeli robi się taki nacisk społeczny, że rzeczywiście się stworzy taka grupa zainteresowanych osób i to będzie nagłośnione, to ciężko będzie zupełnie zignorować ten głos. Mam nadzieję, że może to będzie działać. Od 2 lat są przepychanki i nie można na razie tego uchwalić. To jest jeszcze nasza strona naszej strony, gdzie wszystkie nasze działania są opisywane na bieżąco. Pracownia ZR.pl i nasz Facebook, na którym też wstawiamy co chwilę rzeczy. Dzięki. Ja przygotowałem trochę inaczej naszą prezentację, raczej jako taką prezentację narzędziową. My jako stowarzyszenie wyrośliśmy na pewnego rodzaju buncie przeciwko polityce przestrzennej miasta i robimy to już 5. rok i liczba spraw, którymi się zajmowaliśmy, jest ogromna. Ja mam w komputerze ogólnie to mam kilka tysięcy plików, a przestrzennych to jest połowa, więc jedyne co ma sens, to jest jakby powiedzenie o czymś w rodzaju tego właśnie, jak to robić, i ja bym chciał was namawiać do tego, że ta dziedzina jest ważna. Zaraz, moment, to zobaczę, czy ja umiem, żebym nic nie popsuł. Tak, to się, o nie, to za ostro idę, o. No to tak nazwałem na roboczo partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni miasta. I zacznę może od tego jakby zdefiniowania swojego charakteru tego wystąpienia.
Jaki ja mam tytuł? To znaczy przede wszystkim taki, że my jako organizacja jesteśmy skuteczni dosyć w tym, co robimy. To znaczy udało nam się oddziaływać na przestrzeń miasta, udaje nam się coraz bardziej. Ja nie występuję jako ekspert od urbanistyki, architektury, tutaj Aga może będzie mnie szturchać, ale jeżeli bym się chciał w czymś specjalizować, to właśnie w tym jak się wtrącać, jak społeczność lokalna ma się wtrącać w działania kształtujące przestrzeń miasta. I to jak gdyby jest moją kompetencją i też naszą jako stowarzyszenia. I to jest właśnie z tego punktu widzenia jak gdyby wystąpienie. Moment, chyba przeskoczyłem. O, teraz tutaj do tego, co chciałem dodać. No właśnie, że to nie jest perspektywa urbanista, architekta, urzędnika miejskiego, polityka, inwestora. To są inne spojrzenia. Tu chodzi o spojrzenie mieszkańców. Czyli jak gdyby spojrzenie oczami tych, którzy po prostu oceniają, czy ta przestrzeń jest dla nich przyjazna, czy w tym mieście się dobrze dla nich żyje. No i jest jasne, że to jest spojrzenie jednostronne, że ono jest nieprecyzyjne, bo ja nie znam tego wszystkiego, co tych wszystkich przepisów, które tym zarządzają. Zresztą do tego za chwilę dojdę. Tylko chciałem jeszcze powiedzieć, dlaczego to jest ważne, bo jakby miasto, mówiąc w skrócie, to jest koncentracja dużej liczby ludzi na ograniczonej, zamkniętej przestrzeni wraz z ich wszystkimi, za wyjątkiem produkcji żywności, potrzebami. Czyli jest to struktura, że tak powiem, bardzo przestrzennie ciasna i jak gdyby przekłada to się wszystko na konflikty społeczne. To znaczy problemy przestrzenne przekładają się, problemy z różnych dziedzin przekładają się, mają jak gdyby odwzorowanie w problemach przestrzennych. Jakiś czas temu realizowałem taki projekt, w którym starałem się zbadać ze współpracownikami, to był 2006-2007, konflikty społeczne w Poznaniu pomiędzy grupami mieszkańców a władzą lokalną. I z tego powstała właśnie taka broszura, tu jest jej okładka i to są wyimki z naszej prasy, takie były tytuły i się okazało, że 90% tych konfliktów jak gdyby to są konflikty przestrzenne po prostu, dotyczące przestrzeni miasta w całokształcie. To jest, można by całą teorię tego konfliktu wyłożyć, bo to jest taki trójkąt konfliktów, czyli władza lokalna, biznes i mieszkańcy. To właśnie taki podstawowy trójkąt dramatyczny, bo to był ten okres takiego boomu inwestycyjnego w miastach, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i wszyscy chcieli w tych miastach te tanie grunty zapobierać i potem robić na tym kokosy. I to generowało podstawowe konflikty w mieście. Moment, bo ja tu mam ściągę, żebym mówił to sprawnie. I teraz można by powiedzieć tak, że wracając właśnie do rangi tych problemów przestrzennych i kwestii gospodarki przestrzennej, że ja zmierzam do tego, żeby przekonać, że ta sfera przestrzeni to nie jest jakaś sfera zamknięta i przeznaczona tylko dla właśnie grup w szczególny sposób do tego przygotowanych, że w przestrzeni miasta właśnie widać wszystko, czym ono jest. Widać problemy społeczne, widać dyskryminację, widać wykluczenie, widać nierówności i widać też, widać na przykład takie rzeczy, miasto w którym są przestrzenie grodzone, w którym znika przestrzeń publiczna, w którym nie ma miejsca na usługi publiczne, na obiekty użyteczności publicznej, w której dominuje samochód. W Poznaniu 1/4 mieszkańców porusza się samochodami, reszta komunikacją publiczną, pieszo i rowerem, ale 90% środków na komunikację idzie na drogi samochodowe. Także w przestrzeni miasta właściwie widać, jakie to jest miasto. To jest właściwie najważniejsze. I wpadłem na taki pomysł, takiego określenia, mówimy o demokracji, czegoś takiego, co można nazwać demokracją przestrzenną. To znaczy, jeżeli ułożenie przestrzeni w mieście jest tak decydujące, jest tak ważne dla jakości życia w tym mieście, wręcz sprawiedliwości w tym mieście, to my, mieszkańcy jako gospodarze, powinniśmy współdecydować i współtworzyć tą przestrzeń. Dlatego ja chcę przekonywać, że to nie jest sprawa tylko dla ekspertów, a ponieważ jest tak, że cała ta sfera jest jak gdyby
bardzo hermetyczna, nieprzystępna. Właściwie można powiedzieć, że istnieją bariery przed ludźmi, którzy nie są do tego przygotowani. To stąd ogół mieszkańców w zasadzie, my chyba jesteśmy jedyną taką organizacją w ogóle w Polsce społeczną, ja nie wiem, nie słyszałem, trochę w Warszawie słyszałem, że tam próbują trochę Lida Makowska we Wrzeszczu, jak się zbuntowała przeciwko wieżowcom, ale taką, która konsekwentnie jakby buduje ten arsenał narzędzi instytucjonalno-prawnych i proceduralnych, żeby działać, to chyba jesteśmy jedyni, bo to jest odstręczająca dziedzina, ona jest nudna, trudna, skomplikowana. Jest tak, jest cały szereg ustaw, ja tylko wymienię te cztery podstawowe, to jest ustawa o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym, która rządzi bezpośrednio tą sferą, oczywiście kodeks postępowania administracyjnego, bo większość zagospodarowania przestrzeni w Polsce nie odbywa się przez planowanie, tylko przez ukaz administracyjny, przez urzędników, zaraz pokażę dlaczego. Oczywiście ustawa o samorządzie i jest taka specjalna ustawa wymuszona przez Unię Europejską informacja o środowisku, udziale społeczeństwa w decyzjach o środowisku. Ona jest bardzo ciekawa, bo tam jest taka kategoria decyzji z udziałem społeczeństwa. To jest tak napisane, że nikt tego nie rozumie. Można chodzić do sądu i z powrotem, ale ona jest dość przydatna. Poza tym jest jeszcze prawo budowlane, ochrony środowiska i inne. Ja oczywiście nie przeczytałem tych wszystkich ustaw, bo ja się na nich nie znam. Ja tylko szukam prawników, którzy się znają, ale ja szukam dziur, punktów słabych, gdzie my możemy wchodzić. Jak gdyby to zadanie, które nawet dzisiaj próbuję tutaj wykonać, to jest jakby translacja, przetłumaczenie tego języka prawa, regulacji, instytucji na normalny ludzki język, bo po prostu jak człowiek normalny czyta plan miejscowy, ja jestem wykształcenia inżynierem, a do tego jestem publicystą, także ja się w tych sferach jakoś poruszam, natomiast to jest tak karkołomnie trudne, że normalnego człowieka to odrzuca, on nie zrozumie i ucieknie. To jest tak samo jak normalny człowiek dostaje budżet gminy, budżet dużego miasta, takie księgi i on ma coś z tego wyczaić. On nie wyczai, bo to jest język księgowych, tak, a nie język dla normalnych ludzi, to by trzeba przetłumaczyć. Także to jest jakby podstawowe wyzwanie dla organizacji takich jak nasza, jak wy, żeby to tłumaczyć na normalny ludzki język. I teraz przechodzę już do takich konkretów, do takich obrazów. Znaczy podstawowy taki obraz, który ma wymiar i empiryczny, i taki symboliczny, to jest taki, że ludzie się gdzieś na jakimś osiedlu budzą albo w jakiejś kamienicy rano, patrzą przez okno, tam stoi kopara i coś robi. Kopie dół albo spycha, coś usypuje, albo przyjeżdżają robotnicy, I chcą coś robić. I się okazuje, że nikt nic nie wie, że nikt z mieszkańców nie jest poinformowany, że nikt nie wie, że tam ma być stawiane osiedle, albo ma być na przykład autostrada miejska, akurat tędy ma iść, no albo ma być jakaś fabryka budowana, albo na przykład supermarket. Oczywiście to jest sytuacja skrajna, bo myśmy się wzięli z takiej sytuacji, kiedy nie tyle przejechała kopara, co mieszkańcy wielkiego osiedla. Ja na końcu mam zdjęcie, nie chcę, bo się boję, że coś popsuję, zdjęcie jakiego wielkiego osiedla, gdzie w środku miał być park i od 60 lat miał być park. To jest osiedle na 100 tysięcy mieszkańców, Rataje, podobno największe blokowisko w Polsce. I pół roku po podjęciu, po tym jak została wydana decyzja, ja potem wrócę do tego, co to znaczy o warunkach zabudowy, że tam ma być w środku tego osiedla, w miejscu parku ma być budowane osiedle na 2,5 tysiąca mieszkań, czy gdzieś na jakieś 8-7 tysięcy mieszkańców, ludzie się dowiedzieli po pół roku. Udało się to poprzez posłów, uprawnienia posłów, włączenie prokuratur apelacyjnych, bo myśmy potem weszli w to, udało się to po 3,5 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odkręcić. Natomiast problem polega na tym, że ludzie, i to jest właśnie cele tej partycypacji społecznej w tej dziedzinie, że ludzie powinni wszystkim mieć informacje, to znaczy nasze zadanie polega na tym, zdobyć informacje. Informacja ta musi być oczywiście spełniać wymogi informacji sensownej, czyli musi być na czas, musi być zrozumiała, musi być kompletna i tak dalej. To jest jakby pierwszy punkt i w tej chwili w zasadzie w Poznaniu udało nam się doprowadzić do tego, że generalnie już jak ktoś chce, to się dowie, a nawet jak nie wie, a zasiada na przykład w Radzie Osiedla, to się też dowie, czyli ten problem powoli znika. Nie wiem, jak jest gdzie indziej, ale pewnie bywa różnie. Drugi jak gdyby cel partycypacji to jest oczywiście wpływ na to, co się ma dziać, tak? A trzeci to jest współdecydowanie. I tutaj jest ten problem, o którym ty, Aga, mówiłaś, konsultacja, a partycypacja. Ja rozumiem partycypację jako współdecydowanie, bo konsultacje to były Zagierka i się skończyły Radomiem w 76 roku, gdzie władza słucha, nas władza bardzo chętnie słucha, możemy się wygadać, pan prezydent, wszyscy, ale czy zrobi to, co my chcemy, to jest inna sprawa. Więc ja bardziej rozumiem partycypację jako współdecydowanie.
To już z tego. I teraz tak, i teraz postawiliśmy sobie cele. I teraz jakie są, jak to zrobić? Jak te cele partycypacji w obszarze gospodarki wypełniania, kreowania, tworzenia przestrzeni miasta zrobić? Generalnie pisze, że się nie da, tak? Bo to jest sfera władzy publicznej i tak dalej, ale trochę się da. Ale to, teraz jakie jest to trochę, to nie wiadomo tak do końca. To znaczy może być duże, może być małe. U nas na początku wydawało się, że jest małe. Ja powiem tak, że wtedy, kiedy myśmy powstali, to była debata na studium przestrzennym. Prezydent dostał 1000 mniej więcej uwag, tylko 10% uwzględnił w całości, połowę w części, a 500 wcale. I z tych 500 po naszym rocznym tłuczeniu to uwzględnił jeszcze 3. No to po czymś takim, 3 na 500, to znaczy, że się nic nie da, tak? Ale dzisiaj już by była sytuacja zupełnie inna. Także trzeba spróbować. Jak gdyby odpowiedź jest tylko taka, że ten zakres w konkretnym miejscu, gdzie działa taki, a nie inny sąd administracyjny, takie, a nie inne samorządowe kolegium odwoławcze, jest taki, a nie inny prezydent, taka, a nie inna rada, tacy, a nie inni inwestorzy, takie, a nie inne tradycje i tak dalej, to może bardzo różnie wyglądać. I teraz jest kwestia, jak to robić. I tutaj ta podstawowa... Podstawowa sprawa jest taka, że to wszystko jest rozpięte, cały ten ład jakby prawno-instytucjonalny w tej dziedzinie jest rozpięty pomiędzy interesem zbiorowym, publicznym, powszechnym, a prywatnym, jednostkowym, nawet partykularnym, bo to nie zawsze to się tak po prostu, to jest bardzo skomplikowana sprawa, tak, relacja większej całości do relacji części. Myśmy generalnie mieli do czynienia z taką sytuacją, że interes zbiorowości był przeciwstawiony interesowi dewelopera i to było proste, ale generalnie to takie proste nie jest. I jest taka generalnie opinia, że w tych regulacjach, które są, ze względu na rzecz, którą wam teraz pokażę, dotyczących planu miejscowego, jest generalnie tutaj asymetria regulacji, to znaczy jakby odwrócenie sytuacji, która była za komuny, gdzie własność prywatna, jednostkowa tam była jakby mniej ważna, to teraz jest odwrotnie, że ona jak gdyby dominuje, przynajmniej takiej interpretacji, jaka w tej chwili jest. My w tej chwili mamy w Poznaniu taką serię procesów wytaczanych przez deweloperów, którzy, no, dzisiaj w gazecie czytałem porannej, że wygrał 19,5 miliona, bo miał prawomocne warunki zabudowy, a miasto uchwaliło plan miejscowy, bo teren cenny przyrodniczo i wygrał już prawomocnie w sądzie chyba NSA i jeszcze miasto rozważne. Poprzednio z 30, w sumie kwota roszczeń z tego tytułu jest na 700 w tej chwili, tak? Czyli prawo jest tak ułożone, że to miasto niewiele może, żeby bronić tych interesów publicznych. I w uproszczeniu są jakby takie dwa tryby podejmowania decyzji o tym, co ma być w przestrzeni miasta. Ja tak mówię bardzo w skrócie. To jest tryb ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który jest uspołeczniony i który jakby ostateczną decyzję podejmuje rada. I on jest racjonalny, on jest całościowy, bada się wszystkie elementy. To jest w ustawie, nie będę teraz tego, jeszcze nie pamiętam, tego tam jest kilkadziesiąt różnych elementów, się bierze pod uwagę. A drugi jest uproszczony, kiedy nie ma planu miejscowego, to jest właśnie ukaz. Urzędnicy decydują na wniosek kogoś, kto jest zainteresowany, czyli na przykład właściciela gruntu, inwestora, decyduje o tym, co może być postawione w oparciu o tak zwaną zasadę dobrego sąsiedztwa, która jest bardzo niejasna i są bardzo różne interpretacje. I jak gdyby pomiędzy tymi dwoma trybami toczy się gra. W tej pierwszej w sposób naturalny wchodzimy z partycypacją, bo zaraz pokażę, w których punktach, po prostu tam każdy może uczestniczyć, natomiast w tej drugiej jest to trudne. Zaraz, czy mi coś nie przeleciało? Nie przeleciało, właściwie chciałem pokazać, bo te drugie jest, kiedy nie ma planów miejscowych. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Łódź jest w dramatycznej sytuacji, bo ma tylko 4,53% powierzchni miasta objęto planami uchwalonymi, a połowa w robocie. Poznań ma około 1/3, większość w robocie. Wszystkie miasta oprócz Gdańska mają poniżej, a większość około 1/3 albo i mniej przestrzeni objętej planami miejscowymi, czyli mniej więcej racjonalnym sposobem uspołecznionym, liczącym się z interesem publicznym, całościowym, uwzględniającym na przykład infrastrukturę, usługi publiczne, komunikację, transport, ekologię, różne inne rzeczy, ma jakoś zaplanowane. Natomiast cała reszta, czyli mówiąc krótko, gospodarka przestrzenna w Polsce odbywa się w trybie ukazów urzędników, do którego to, i tutaj jest kluczowe zdanie, że w tym trybie planów miejscowych to partycypacja jest i my w niej możemy uczestniczyć, każdy może w drugim, w zasadzie
w zasadzie może być i chcę o tym opowiedzieć, ale jest to o wiele trudniejsze, bo to jest w zasadzie sprawa pomiędzy urzędem a tym, kto składa wniosek. Zacznę od tego pierwszego, czyli o, nie będę definiował planu miejscowego, bo jest to po prostu całościowe zaprojektowanie fragmentu przestrzeni miasta. W Poznaniu to się, najmniejsze to obejmują jedną kamienicę, największe to są setki hektarów, tak? Kiedyś był jeden miejscowy plan do 1994 roku zgodnie z ustawą, ale teraz to jest podzielone i tendencja jest taka, żeby miasto dzielić te, na coraz mniejsze te plany, bo to się łatwiej się uchwala i łatwiej zadowolić tego, kto występuje. Natomiast co możemy zrobić, jeżeli chcemy oddziaływać na plan miejscowy? To może robić każdy, może góral składać wnioski do planu w Sopocie i łodziani w Poznaniu i na odwrót, może to być osoba, organizacja, firma, jakieś ciało społeczne i tak dalej. Więc jest jakby sześć takich punktów, jeżeli coś zapomniałem, to sorry. To jest przede wszystkim składanie wniosków o wywołanie planu, jeżeli go nie ma, lub zmianę tego, który jest, bo takie rzeczy się dzieją. Następnie składanie wniosków do tego, co ma być w tym planie, tak? Dalej, procedura przewiduje w pewnym momencie debatę publiczną, jak jest wstępny projekt planu, ogłasza się, że się odbywa debata, można przyjść, zabrać głos, dyskutować. Po debacie publicznej jest wykładany do publicznego wglądu projekt planu i wtedy każdy może złożyć uwagi, jeżeli coś mu się w tym projekcie nie podoba. Te uwagi są rozpatrywane przez prezydenta lub burmistrza, a potem on je przyjmuje bądź odrzuca, a potem deliberuje nad tym rada, przyjmuje bądź nie. I to jest też obszar, gdzie można uczestniczyć z prawem głosu, bo na przykład na komisjach Rady Miasta Poznania każdy mieszkaniec może przyjść zabrać głos. Na sesjach rady już niekoniecznie. No i można skarżyć ten plan. Także w trybie konsultacji, bo tutaj nie decydujemy, tylko zabieramy głos, oddziałujemy, natomiast my nie decydujemy, to jest to procedura dość rozbudowana od strony upublicznienia. W Poznaniu są, i to były jak gdyby możliwości ustawowe, natomiast w niektórych miastach, w Poznaniu też, są dodatkowe możliwości pozaustawowe, przyjęte w formie prawa miejscowego, czyli uchwały Rady Miasta. I my tutaj mamy właśnie takie dwa etapy, mamy dwie tury publicznych konsultacji nad planem. Zanim on jest w ogóle wywołany, ogłasza się, że jest taki zamiar i się zwołuje zebranie, na które każdy może przyjść i jak gdyby wysłuchać, dlaczego on jest wywołany, z czyjego wniosku, jakie jest uzasadnienie, jakie są uwarunkowania, co jest w studium przestrzennym i tak dalej. No i drugie, to jak już jest projekt planu, ale to jest taki roboczy, to znaczy on jeszcze nie jest uzgodniony zgodnie z ustawą z różnymi specjalistycznymi agendami bądź służbami typu Sanepid, tam Dyrekcja Ochrony Środowiska, Energetyka i tak dalej, to jest debata publiczna pozaustawowa nad tym projektem, żeby zobaczyć, czy on wzbudza opór, bo po prostu nie byłoby sensu, żeby najpierw robić uzgodnienia, a potem okazuje się, że jest opór i trzeba to powtarzać. Więc to mamy i to jest taki wynalazek, z którego Poznań jest dość dumny, ponieważ poniekąd pod naszym wpływem to się stało, bo tych awantur Rada Miasta miała dosyć i przewodniczący taki wniosek przeprowadził przez Radę. I to tak w skrócie o tym trybie, tutaj jakie tu są problemy. No oczywiście problem jest z informacją, ponieważ jeżeli informacja o tym, że ma być wywołany plan, jest powieszona za drzwiami do toalety koło siedziby na przykład głównego urbanisty przez dwa tygodnie i nikt tego nie widzi poza tym, którzy tam chodzą, no to jasne, że się nikt nie dowie, no więc jest istotne, żeby ta informacja była dostępna, przystępna, ogłaszana w terminie i tak dalej. Myśmy na przykład wywalczyli, że konsultacje pozaustawowe są ogłaszane z 30 do 60-dniowym wyprzedzeniem, tak, żeby ludzie się dowiedzieli, o co chodzi, żeby rady No i drugi punkt to, ja dokładnie nie pamiętam tych regulacji, jak samorządy pomocnicze, czyli rady osiedli mogą uczestniczyć w tych konsultacjach, ale mają większe uprawnienia niż zwykli mieszkańcy, także to jest jeszcze dodatkowy kanał udziału. Warto w to wchodzić, bo tu są dość duże możliwości, przynajmniej formalne. Natomiast jeżeli chodzi o warunki zabudowy, no to jest tor przeszkód, ponieważ zgodnie z ustawą stronami w takim postępowaniu to jest, wszystkim jest ten, kto składa wniosek o to, żeby określono mu, ustalono, co może zbudować na danej działce i jak. I niezbyt precyzyjnie jest określone, że sąsiedzi. Jest to określone szerzej niż w przypadku pozwolenia na budowę, gdzie w zasadzie tylko sąsiedzi przez płot mogą, ale decyzja zapada w trybie uznania administracyjnego.
I dlatego w tej naszej sytuacji, o której mówiłem na początku, o tym parku, uznano, że spółdzielnia mieszkaniowa, której teren jest dookoła, to nie musi wiedzieć, że jest postępowanie, nie mówiąc o mieszkańcach. Natomiast co daje, gdyby się dostać do takiego postępowania, które dotyczy na przykład jakiejś inwestycji w pobliżu, co nam to daje? Wszystkim dostęp do informacji, co tam się dzieje, co tam ma powstać, jakie tam są problemy, jakie są etapy, bo inaczej nie ma się prawa do tej informacji. Myśmy mieli taką sytuację, że na komisji rewizyjnej Rady Miasta radni się wkurzyli i żądali od Urzędu Miasta szczegółowych informacji o postępowaniu właśnie w sprawie warunków zabudowy dotyczących tego parku. I urząd mi powiedział tak, że my wam nie damy, bo wy nie jesteście stroną w postępowaniu, ale my poznaniacy wiedzą, bo oni są stroną. Także to jest kluczowa sprawa. Mieliśmy przewagę nad radnymi, ponieważ jako organizacja społeczna przystąpiliśmy do postępowania. Druga rzecz kardynalnie istotna, że wolno nabywa się prawa składania dowodów i wniosków w toku postępowania, tak? Czyli zastrzeżeń, wniosków o ekspertyzy i innych rzeczy. No i trzecie i najważniejsze być może to jest możliwość skarżenia decyzji, bo decyzję podejmuje prezydent formalnie, faktycznie jego organy, więc w pierwszym etapie można pisać zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeżeli się nie powiedzie, to do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na koniec do Naczelnego. Myśmy doszli raz i wygrali w NSA, w USA kilka razy, a SKO to już nie liczę, bo to są duże liczby. Ale to daje udział. I teraz jak się do tego dostać? Moment, bo mi się tu ściąga zawiesiła. Aha, to jest na tej samej stronie. Jest do tego celu, służy... Aha, organizacja społeczna w takim postępowaniu i podobnych właśnie... Znaczy ja nie mówię tutaj, powiadam, nie jestem prawnikiem, ale można stwierdzić, że jest to jakby proteza interesu publicznego, ponieważ ta konstrukcja prawna, gdzie urząd daje warunki zabudowy inwestorowi, to ma chronić jego po prostu prawo własności. To jest to, o czym mówiłem na początku, że prawo własności jest dowartościowane, ponieważ tak, planu miejscowego nie ma, nie będzie go przez 10, 15, 20 lat, a facet ma działkę i chce budować, więc to jest jego prawo, to wynika z konstytucji, więc konstrukcja tego uproszczonych warunków zabudowy jakby chroni jego interesy, a organizacja społeczna, która się wyspecjalizuje w tej dziedzinie, jak gdyby zastępuje ten interes publiczny, który inaczej nie jest chroniony, dlatego to jest taka ważna rola. Mieliśmy taką sytuację z Wydziałem Ochrony Środowiska, że okazało się, że w Poznaniu żadna organizacja ekologiczna nie występuje w obronie drzew, które są przewidziane do wycięcia. No i zawarliśmy taki cichy sojusz z dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska, bo on mówi tak, słuchajcie, jak przychodzi inwestor, mówi, że musi wyciąć te drzewa, bo chce coś stawiać, to ja właśnie nie mam argumentu, żeby mu odmówić, jeśli on zapłaci tam odszkodowanie, zaplanuje nasadzenia kompensacyjne, to a gdyby była druga strona, to już jest inna sytuacja, ile drzew byśmy mogli uratować. I to właśnie o to chodzi, że jest ktoś, kto chce coś tam działać, na tą przestrzeń miasta oddziaływać, jest jakby w charakterze sądu prezydent czy jego służby. No i teraz, gdzie jest interes publiczny? No nikt go nie reprezentuje w tym układzie, więc to jest rola organizacji społecznej. I tutaj jest taki artykuł 31 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ja tylko początek przytaczam, że organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby, czyli w tym przypadku już osoby prawnej, występować z żądaniem wszczęcia postępowania, dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Czyli dwa warunki są, żeby organizację, która interesuje się postępowaniem o warunki zabudowy, dopuścić do tego postępowania, to musi mieć tak sformułowany statut, żeby przekonać urzędników, że to wynika z sensu jej istnienia i że przekona się urzędników, że za tym dopuszczeniem do udziału stoi interes społeczny. Myśmy mieli różne sytuacje, to znaczy dopuszczali nas, nie dopuszczali, myśmy się odwoływali, wygrywaliśmy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i nas dopuszczali, bo prawnik nam dobry pozew napisał i mamy jakby tutaj doświadczenie, więc ja pozwoliłem sobie nieskromnie... to jest to, co powiedziałem, to tu jest. Od decyzji się można odwołać oczywiście do wyżej, tak jak mówię, się odwoływaliśmy. Inna sprawa, że problemem jest to, żeby wiedzieć, że takie postępowanie się toczy. I do niedawna w zasadzie to trzeba było to wyniuchać. Teraz już na stronach urzędu jest jakiś spis tych postępowań wszczętych. I w ogóle zrobi się taki ruch w interesie, że po prostu media też wszyscy węszą, więc to jest tak dość trudno coś ukryć.
Ale a generalnie to jest, mówię, trudna sprawa, że okazuje się, że przyjeżdża buldożer i dopiero się dowiadujemy. I tutaj nieskromnie te nasze zapisy w statucie tylko przytaczam. Celami działania stowarzyszenia są i tam jest zrównoważony rozwój miasta Poznania w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu i tak dalej, a w realizacji, w sposobach działania jest tutaj mowa aktywne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w szczególności postępowań w decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, lokalizacji i inwestycji celu publicznego. To dodaliśmy na wiosnę, żeby po prostu utrudnić robotę urzędnikom, bo kiedyś to po prostu pisali, tego nie ma w statucie na drzewo, nie? I trzeba było pisać tam wielostronicowe uzasadnienia, że to jednak jest, tylko nie jest tak wprost. A teraz to już będzie im trudniej nas odrzucać. Natomiast jeżeli chodzi o samo uzasadnienie, że stoi za tym interes społeczny, no to po prostu okazuje się, że im rzetelniej to się zrobi i przekonująco, tym też im jest trudniej odmawiać, dlatego że wiedzą, że następuje odwołanie do instancji takich jak SKO albo sąd i tam sąd to wtedy czyta i bada, czy to jest, czy nie jest, tak? Czy jeżeli wiemy, że są awantury, że są demonstracje, że prasa o tym pisze, to są argumenty, że jest jakiś problem społeczny, w interesie społecznym leży, żeby ktoś się temu przyglądał poza urzędem inwestorem, czy tam innym wnioskodawcą. Także mówiąc w skrócie, ja tylko tutaj mówię, robię taki szkic tego jak to się robi, bo szczegółów to się po prostu nie da opowiedzieć. Samych mówię, PiS to są setki w tej chwili w tych poszczególnych sprawach, ale gdyby ktoś był tym zainteresowany, to jakby to pokazuje kierunek, tak, że jeżeli chcemy przejąć się przestrzenią naszego miasta i uczestniczyć w tym, jak się ją kształtuje, to jest to możliwe, jakkolwiek nie jest to łatwe, bo tak jest ten system w tej chwili skonstruowany, że nie jest to łatwe. Konkretnie jeszcze powiem o takim mechanizmie, który się często u nas pojawia, że ma miejsce wyścig pomiędzy uchwalaniem planu miejscowego dla danego terenu, a postępowaniami o warunki zabudowy. Bo ostatnio mieliśmy taką sprawę, że jest to rezerwat Żurawiniec na północy Poznania i wchodzi w niego taki trójkąt działki nieleśnej, ale leżące jak gdyby w zasadzie w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, ale nie jest częścią rezerwatu. To była taka sprawa, że miasto się zgapiło, planu nie uchwalało i nagle się okaże, że inwestor chce mieć szybko warunki zabudowy i stawiać tam kilkadziesiąt tak zwanych willi miejskich. To jest takie słowo, które przy okazji do wcipu można powiedzieć, to jest willa miejska. Dwie wille miejskie połączone przegubem, tak? Czyli po prostu zwykły blok, nie? Tylko inaczej ten. I był taki numer, że nawet władze nas prosiły, żebyśmy przystąpili do tego postępowania, bo jak my przystąpimy i nawet oni by musieli, bo ich sąd zmusi, to my możemy się odwołać. Jak widzicie, pisze, jak się odwołujemy konsekwentnie, to 3 lata w tym czasie powstaje plan i jeżeli nie było prawomocnych warunków zabudowy, to nie ma odszkodowania. Czyli jest, jak kupił ten facet, który kupił właśnie, przechodzę do Parku Rataje w ramach reminiscencji końcowych. Facet kupił za 300 tysięcy kilkanaście hektarów w środku. Tu była kiedyś fabryka domów, tu są jej resztki i w przyszłości miał być park. On kupił to za 300 tysięcy gdzieś pod koniec lat 90. W tej chwili trąbił, że mu się należy 100 milionów odszkodowania, bo to jest taka działka budowlana. Tylko że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym prawomocnie z nami przegrał te warunki zabudowy i ich nie ma po prostu, ale dalej trąbi. Więc jeżeli będziemy blokować warunki zabudowy, a Rada Miasta i Prezydent jest na tyle mądry, żeby ten plan jednak, a zwykle to trwa do dwóch, znaczy jak się chce, to w półtora roku można plan w zasadzie w Poznaniu uchwalić. A ekspresowo poniżej roku to nie słyszałem, a warunki zabudowy też można na 9 miesięcy zablokować. Także jest szansa uratowania przed taką dziką, żywiołą zabudową terenów, które z jakichś tam względów społecznych, ekologicznych czy innych nie powinny być zabudowane. Natomiast, żeby była jasność, nie chodzi o to, że my jesteśmy przeciw inwestycjom, bo bywały sytuacje odwrotne, że był inwestor, który nie miał koneksji w Urzędzie Miasta i go tam nie chcieli, w związku z tym podsunęli nam go, żebyśmy go tam przyblokowali, my się zorientowali, o co chodzi, dogadaliśmy się do parametrów, chodziło o zabudowę nad Wartą, żeby zostawił po prostu teren na bulwar, bo jest taka zabudowa naprzeciw katedry, gdzie w ogóle nie ma dostępu do osiedle zagrodziło zupełnie dostęp do rzeki, to jest w ogóle skandal, więc tego się baliśmy, ale jak się okazało, co chodzi, to jak gdyby uniemożliwiliśmy urzędowi przyblokowanie, bo to było bardzo fajne, ekologiczne osiedle, rozsądne, nowoczesne, więc to nie chodzi o zasadę, że blokujemy inwestycje. Jeszcze jakiś obrazek może? To jest plan miejscowy dla Sołacza, to jest z przełomu stuleci osiedle miasto Ogród,
zabytek właściwie, to jest z tej części tutaj północnej, tak, tu u góry, nie mam niestety jak to pokazać, i w projekcie przez 10 lat nie mógł powstać plan. Dlaczego tego się im też nie udało uchwalić, bo tu dodali zabudowę, tu po prawej stronie to wszystko zielone pod zabudowę, tutaj a tu jest śliczny park sołacki stuletni. Dlaczego im się nie udało tego zabudować, bo to metody są też polityczne, mianowicie w tym miejscu tutaj znajduje się, nie wiem czy słyszeliście, Skłod Rozbrat, czyli Federacja Anarchistyczna urzęduje i na każde posiedzenie komisji, gdzie była, to mówiłem, że każdy może przyjść na komisję i uczestniczyć, przychodziło 20-30 anarchistów i oni przez rok się bali podjąć decyzję, która przesądzi, że skład ma wylecieć. W końcu zbliżały się wybory, jakoś tak się zrobiło, że niby to chcieli przegłosować, a na sesji rady udało się ich zatrzymać, ale mówię, rok czasu ze strachu, czyli metody też polityczne, medialne, to wszystko razem powoduje, że no można stać się gospodarzem swojego miasta w tej sferze najważniejszej przestrzennej, bo od niej bardzo dużo zależy, a to jest Stadion Szyca, były stadion, właśnie cały czas to jest Stadion Szyca w centrum miasta, to jest, tu obok jest stary browar, tam naprawdę nie widać. I o co chodzi, że też kupił za jakieś małe pieniądze inwestor ten cały teren, to jest tam parę hektarów w klinie zieleni i chciał stawiać osiedle mieszkaniowe i prezydent, ponieważ była bardzo duża presja, że tego nie robi, zrobił sondaż deliberatywny i to też forma konsultacji, one były otwarte, myśmy dostali zaproszenie jako strona, rozegraliśmy to tak, że 97% uczestników opowiedziało się przeciwko zabudowie mieszkaniowej. Także po prostu okazało się, że można, z tego co wiemy, w tej chwili jest opracowywany plan, który zakłada tam park. Mam taką ideę fix, że to będzie miejski stadion, miejski park kultury stadion. Tego jeszcze nie ma, czyli bryła stadionu zostaje i na tym robimy park i tam będą różne fajne rzeczy się działy. Także to taka trzecia z tych rzeczy najważniejsza, ale ich jest, powiadam, jest ich co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Ale wszystkie się mieszczą mniej więcej, bo to ja bardzo w uproszczeniu przedstawiłem, w tym schemacie albo warunki zabudowy, albo plan. W jedno jest łatwo wejść, w drugie trudniej, ale można i to jest wykonalne. Aha, czyli koniec. Dziękuję bardzo. Wiktor Sadłowski, Grupa Inicjatywa Co Nas Bez Nas i Stowarzyszenie Na Styku. Mam pytanie do obojga prelegentów, do Agnieszki Jureckiej. Widać wyraźnie już na pierwszy rzut oka, co zresztą było widoczne w dalszym toku twojej prezentacji, że działania związane z budżetem partycypacyjnym i z planowaniem partycypacyjnym na poziomie dzielnicy są ograniczone na skutek działań miasta, władz miasta. Czy to jest uzależnienie? Ja tutaj dostrzegam przynajmniej trzy szczeble uzależnienia, pewnie ich jest więcej. Po pierwsze, no podstawa sprawa, czyli bardzo ograniczony zasób środków i z budżetu miasta na działania budżetu dzielnicy i tych środków na projekty miejskie. Po drugie, kwestia podziału administracyjnego dzielnicy. Warto tutaj może dodać dla nieznających topografii Trójmiasta, że w trakcie nowego podziału wprowadzonego przez ekipę Pawła Adamowicza ograniczono historyczny obszar Wrzeszcza, znaczy część Wrzeszcza wydzielono tą wokół Politechniki Akademii Medycznej, to jest teraz Aniołki, Zielony Trójkąt, Muniska. Chodzi o to, żeby zmniejszyć obszar powierzchni Wrzeszcza, czyli zmniejszyć liczbę mieszkańców, którzy braliby udział w tych działaniach na terenie Wrzeszcza. No i trzecia sprawa, to chociaż chyba najważniejsza, to fakt, że mieszkańcy, którzy debatują, dyskutują i decydują się na te kroki, o których była mowa, związane na przykład z przestrzenią swojej dzielnicy, no w pewnym sensie jednak działają w reakcji na wcześniejsze działania miasta. Znaczy można dyskutować na temat tego, jak będzie wyglądał, na temat zmiany nawierzchni czy płyt chodnikowych wokół szkoły, która zostanie decyzją władz miasta zlikwidowana, na temat otoczenia kamienic komunalnych, których po podniesieniu czynszów zostaną wrzuceni do czasowej lokatorza, kamienice później sprzedane itd., itd. No więc powstaje pytanie, czy widzicie, a jeśli tak, to jak, w jaki sposób ten potencjał nagromadzony wokół tych działań dzielnicowych przekształcić w jakiś środek nacisku na politykę władz miejskich dotyczącą całego miasta. Do Lecha Melgrela pytanie. Teraz już stop i to pytanie. Zostawiam tutaj odpowiedzi. Dziękuję.
Rzeczywiście w Gdańsku jest tak, że rady dzielnic, które, z których dużo jest nowych, są marginalizowane. Miasto jakby dąży do tego, żeby rady dzielnicy były właśnie tymi organami, które kupią książki do biblioteki, a były nawet pomysły, żeby w ogóle zabrać budżety radom dzielnic. Niech oni tam sobie rozmawiają o tych swoich sprawach, ale generalnie nie będziemy za bardzo tego brali pod uwagę. Myślę, że nie wiem, czy to się da w tej ekipie, która rządzi Gdańskiem, zmienić, aczkolwiek rzeczywiście widać, że i budżet obywatelski, i te wszystkie działania, coraz bardziej wwiercamy się w te umysły i coraz bardziej się boją, dlatego że coraz większy opór stawiają. To jakby i budżet obywatelski, jakieś takie zagrywki polityczne, czyli składanie jakichś donosów na prokuraturę za złe logo, no nieważne. Generalnie bardzo, bardzo widać, że miasto się boi, co pokazuje, że być może widzi w tym siłę. I wydaje mi się, że to jest naprawdę taka mrówcza praca u podstaw, ale pokazywanie ludziom, że rzeczywiście dzięki temu możecie mieć wpływ na to. I budżet obywatelski rzeczywiście teraz były takie sprawy dosyć, no powiedzmy, no zagospodarowanie czegoś, to nie są bardzo ważne społeczne kwestie, ale wydaje mi się, że nie ma przeszkód, żeby za 5-10 lat to rzeczywiście się przekształciło w wyrwanie więcej kasy, bo jeszcze w ogóle budżet dzielnicy zależy nie tylko od tego, ile tam jest mieszkańców, ale też od tego, ile osób głosowało. Więc być może przez to, że będzie się tego więcej działo, to będzie jakaś forma nacisku, aczkolwiek nie wiem, bo Gdańsk jest dosyć taki antyspołeczny, jeżeli chodzi o to. Dziękuję. Jeszcze pytanie do Lecha Merglera. Prosił tutaj dalej mikrofon, a problem ze słuchem tak. Strasznie zniekształca. Rozumiem. Mam pytanie do pana Merglera dotyczące stowarzyszeń, które są stroną w postępowaniu, bo usłyszeliśmy, że czasami stowarzyszenia mają większe możliwości niż radni. Tak, tylko właśnie co zrobić, żeby stowarzyszenia tych możliwości korzystały, ponieważ problem jest też to, że NGOsy łatwo wpadają w pułapkę uzależnienia od dotacji, grantów przyznawanych przez miasto. No, byłem świadkiem dwóch sytuacji skrajnych. Stowarzyszenia, które odmówiło współudziału w organizacji szczytu grup lokatorskich z całej Polski, a prywatnie te same osoby uczestniczyły w tej demonstracji i nawet gościły u siebie na noc uczestników tej demonstracji z innych miast Polski, ale nie bały się, powiedziano to wprost, że bały się już utraty już przyznanego granta na zupełnie inny projekt. Na druga patologia to Centrum Informacji Ekologicznej, które zakazało wstępu organizacjom przeciwnym elektrowni jądrowej w Polsce na swój teren. Dlatego, że pod wpływem nacisków tutaj akurat z Urzędu Wojewódzkiego, bodajże czy Marszałkowskiego. No to już są skrajności, ale chodzi o jednak pewną tendencję, czyli uzależnienia stowarzyszeń od tych środków. Czy tutaj da się coś zrobić, to znaczy w jaki sposób ten etap przeskoczyć, pańskim zdaniem? Dziękuję. Ja wiem, że w tym postępowaniu dotyczącym tego zarośniętego stadionu to się SARP okazało jest stroną. Stowarzyszenie Architektów Polskich, oddział w Poznaniu. Nie wiem na przykład, czy Towarzystwo Urbanistów Polskich jest, znaczy oni są niezależni, a to nie są ludzie, którzy są zależni. Natomiast ta kwestia to jest w ogóle bardzo generalna kwestia, znaczy w ogóle co się dzieje z NGO-sami. My nie jesteśmy typowym NGO-sem. Ja powiem tak, że jak myśmy się rejestrowali, to średnia wieku była 50 lat, czyli to była taka niższa klasa średnia z Poznania, z koneksjami, zasobami, z taką siłą rażenia, że się z nas musieli bać, ale my nie jesteśmy typowym NGO-sem, nie bierzemy pieniędzy miejskich, mamy pewne środki ze źródeł prywatnych, natomiast ja nie wiem, czy to nie jest tak, że jest to jakiś sposób neutralizacji w ogóle ruchów obywatelskich. Ja w ogóle nie lubię słowa NGOs, ja mówię albo organizacje społeczne, albo ruchy obywatelskie, my się za taki uważamy. Nie jest to tylko w tej dziedzinie, na przykład jutro jest, dlatego ja muszę dzisiaj w nocy wracać, jest demonstracja lokatorska w Poznaniu w związku z tym czyszczeniem kamienic, tak, Stolarska 2. No i się okazuje, że idziemy my i anarchiści i Stowarzyszenie Lokatorów, natomiast ileś tam organizacji pomocowych, które się zajmują tam jakimiś, nie wiem, bezdomnymi, wykluczonymi, penerstwem poznańskim i innymi, ich tam w ogóle nie ma. Znaczy być może fizycznie ktoś tam przyjeżdża, ja ich jeszcze tam nie widziałem na tej Stolarskiej,
A oficjalnie, żeby oni zabrali go, nie no, są cycek, no i to smaczne jest, nie? No to trudna sprawa, ale to jakby to nie jest nasza bajka, my jesteśmy z innej bajki, my po prostu jesteśmy ruchem obywatelskim, politycznym, nie partyjnym, nie ideologicznym, tam nie jakimś wyznaniem światopoglądowym, jesteśmy ruchem politycznym, obywatelskim, który walczy o interesy miasta i mieszkańców i ludzie nas popierają, także nam to wystarczy, a pieniądze się zawsze jakieś znajdą, tam nie jest dramat, nie? Pytanie do Sopotu właściwie, czy w związku z Sopotem, jak wygląda głosowanie? Czy ludzie oddają anonimowo te głosy, czy każdy musi, nie wiem, wyskoczyć z dowodu osobistego i poświadczyć podpisem? I drugie pytanie do Podkowy Leśnej, czy odnośnie zagospodarowania tego parku, czy przedstawialiście jakieś propozycje, co to może być, czy to żywioł był po prostu? Jeżeli chodzi o głosowanie w Sopocie, w zeszłym roku było tak, że każdy teoretycznie dostał do skrzynki kartę do głosowania, każdy mieszkaniec Sopotu i mógł ją wypełnić i wrzucić do urny, nie było żadnego składania podpisów. Natomiast w tym roku to zmieniono, przychodząc do lokalu wyborczego albo do urzędu trzeba wylegitymować się, złożyć podpis, aczkolwiek nie wiem, czy ktoś sprawdza to, czy dana osoba nie była w lokalach wyborczych. To ma być wprowadzone w przyszłym roku, żeby był system, żeby to kontrolować. W zeszłym roku było czasami też tak, że jedna osoba wrzucała 3 karty, więc nie wiadomo, ciężko to było skontrolować, natomiast jakby dążą do tego, żeby to było bardzo poważnie i bardzo poważne. Można było składać też te karty do głosowania przez internet. Nie trzeba się było nigdzie logować, ani trzeba było podać po prostu swoje dane i PESEL. I nie wiem, czy rzeczywiście jest jakiś mechanizm sprawdzania tego, czy oni to sprawdzają. My we Wrzeszczu chcieliśmy zrobić coś takiego, że my też jakby sprawdzaliśmy dowody i chcieliśmy zrobić na żywo dokument w Google'ach, żeby wpisywać i patrzeć, czy już ktoś inny nie wpisał tego samego nazwiska. To się okazało zbyt trochę skomplikowane, po prostu nie było internetu w szkołach. Bezprzewodowego, więc nie, ale trzeba rzeczywiście do tego dążyć, żeby to nie było anonimowe, tylko imienne. Jeżeli chodzi o Podleśną Polanę, to właśnie chcieliśmy uniknąć tego, że pokażemy 3 propozycje zagospodarowania i ludzie wybiorą, aczkolwiek ludzie mówili, no ale to państwo, no to proszę nam coś pokazać, my coś wybierzemy. Chcieliśmy, żeby ludzie dyskutowali, poznali różne punkty widzenia i jakby główne wytyczne sami stworzyli, których też nie było jakby za wiele, bo wszyscy się opowiadali za jakby zostawieniem tego, jak jest wprowadzenie małych umocnień, ale pokazywaliśmy różne przykłady rzeczywiście, ale nie pokazywaliśmy koncepcji zagospodarowania, to jakby jest wynik tego całego procesu. Tylko nie wiem, czy to opracowanie jest na tyle świeże, że może jeszcze nie znasz odpowiedzi. Jak rozwiązaliście ten problem z tą drugą pozycją za 1,2 miliona? Czy to się da w ogóle rozwiązać? Czy, bo wyobrażam sobie na przykład, że jest kolejna faza, w której na przykład na spotkaniu można złożyć wniosek o to, żeby przełożyć na przykład pierwszą pozycję na pierwsze miejsce, na drugie miejsce, a drugą na pierwsze. Jest to w jakiś sposób głosowane, żeby tego nie podejmował znowu urzędnik, tak? To jest znacznie znowu, jest to zawężone grono, które decyduje, ale znowu jest bardziej uspołecznione niż decyzja jednoosobowa urzędnika. Ja jeszcze nie wiem, jak to będzie, dlatego że to są wyniki sprzedwczoraj i ja dopiero dzisiaj, jak rozmawiałam z Marcinem, zobaczyliśmy w ogóle, że coś takiego jest. To jest problem zapisu tego, co najmniej i nieokreślenia budżetu, bo nie może być czegoś takiego, że pierwsze miejsce zamieni się z drugim. Pierwsze miejsce z każdego tego okręgu musi być zrealizowane. Jeżeli byłaby pula pieniędzy, to po prostu jedziemy z listy, dopóki nam się pieniądze nie skończą. Rzeczywiście jest problem z takim projektem, który ma 1,2 miliona i czy kolejne będą w tym okręgu i czy inne okręgi powinny w takim razie zrealizować więcej za podobną sumę pieniędzy. To niestety prawdopodobnie będzie decyzją komisji i prezydenta, co oznacza, że po prostu uchwała o tym budżecie musi być modyfikowana. Może jakby
to, że te projekty nie muszą być zrealizowane w tym roku, w 2013, niektóre mają dłuższy czas jakby realizacji, być może etapowanie tego jakoś pomoże, ale ja osobiście nie wiem, jak to zostanie rozwiązane. Problem jest z tym, że tak jak w przypadku parku, no to co najmniej widać, że mogą być wzajemnie zależne te pozycje. I na przykład przesunięcie boiska może zmieniać koszt i albo to potrzebę zrobienia nawierzchni, albo nie, tak, bo bez przesuwania nie trzeba robić nawierzchni, a jak przesuwamy i może się okazać, że ich ustawienie według tych wyników jest bez sensu z punktu widzenia organizacyjnego i ktoś to musi poprzestawiać, żeby to w ogóle miało sens, żeby można było na przykład robić nawierzchnię na przesuniętym już boisku, a nie odwrotnie, tak. I ktoś tą decyzję musi podjąć i pytanie, czy to ma robić znowu już urzędnik, który to tam coś ustala, czy to niepotrzebna jest jakby dodatkowa faza znowu takich już głosowań małych nad przesunięciami tylko wewnątrz już ustalonego jakby hierarchii. To znaczy, oczywiście jeżeli chodzi o to projektowanie tej polany, jeżeli decydujemy, wszyscy decydujemy o jednym miejscu i mamy kilkanaście rzeczy, rzeczywiście wyszło nam na trzecim miejscu zrobienie ławki na placu zabaw, a elementy placu zabaw były na 8 i 12 miejscu. Wiadomo, że musimy to jakby zgrać logicznie, tak? I to nam pokazuje tylko jakby kierunek działania, ale też co na pewno musi być, a czego może nie być. Natomiast w budżecie obywatelskim ten głos jest wiążący. Nie wiem, jak ta komisja... Ale nie wiadomo, jak go zinterpretować. Nie wiem, czy będą robione tam... Znaczy, znając prezydenta Sopotu, bardzo możliwe, że po prostu niektóre projekty zostaną zrealizowane, niektóre nie. Moim zdaniem powinno być tak, że wszystkie te, które, gdyby była określona pula pieniędzy, po prostu idą z góry. Nie wiem też, jakby to było, jeżeli 10 tysięcy bierze pierwsze miejsce, drugie miejsce jest na tyle, zajmuje środków, że się nie mieści. We Wrzeszczu stwierdziliśmy, że będzie to wtedy... moment do zaproponowania pomysłodawcy, czy uważa, że ten projekt da się zrobić za mniej pieniędzy. Jeżeli nie, to jest kwestia dyskusji. Jeżeli niestety się nie mieści, no to albo się szuka środków, albo ten projekt jest niestety uznany, albo nie ma na niego pieniędzy. Nie wiem, jak jest w Sopocie, no bo to są zupełnie inne pieniądze, to jest już po prostu gruba polityka tam, więc myślę, że się okaże. To ja tylko oddaję już mikrofon, tylko rzucę przez może lansowane przez Marcina STV. Także do głosowania w budżecie. To może być całkiem sensowna opcja. Ja mam do Lecha pytanie, bo z różnych plotek wiemy, że my poznaniacy organizują się, żeby swoją bazę narzędzi, którą zbierają wytrwale od tych 5 lat, przekazać reszcie ludzkości. Chciałabym spytać o antybezradnik miejski, który się przygotowuje i też wiem, że będzie konferencja. No tak, to mnie dopadłaś. Myśmy zgłosili taki projekt, który się nazywa Miejski Antybezradnik Przestrzenny. No, antybezradnik, no to była jakaś taka książka o seksie, bezradnik tej byłej żony Santorskiego, ona, nie wiem jak się nazywa, taka znana warszawska seksuolożka, bezradnik, kobiety, mężczyźni, bezradnik, w tej sferze jesteśmy bezradni, no więc myśmy wymyślili antybezradnik, jak gdyby, no, To, co wam dzisiaj chciałem powiedzieć, tak, że w ramach tego systemu, który jest, jednak coś można zrobić, jak się postarać. I ten projekt jakby, on się toczy od początku roku. Jego produktem takim twardym to ma być coś w rodzaju właśnie antybezradnika, czyli poradnika, nie chcę nazywać tego poradnikiem, czyli taki opis właściwie, jak normalni ludzie mogą próbować działać na rzecz fajnej przestrzeni w mieście albo mniej złej. No i tam są różne poziomy i różne działania. Na przykład jednym z działań było to, że myśmy zrobili takie sesje badawcze. Zresztą tutaj siedzi ten facet, co przed chwilą się pytał, to jest w zespole naszym, Cezary Brudka z Poznania. I robiliśmy sesję z radami osiedli. W Poznaniu są 43 rady osiedli, mniej więcej przekroczyliśmy połowę. I pytaliśmy, chcieliśmy spojrzeć po prostu na przestrzeń miasta oczami mieszkańców, bo my mamy dostęp do kilkudziesięciu konfliktów, a widać, że ich jest kilka razy więcej. I każda rada opowiada o tym, co się na jej terenie dzieje. I się okazuje, że wychodzą rzeczy, których w ogóle nie ma w obiegu takim publicznym, typu na przykład problemy własnościowe. Akurat Poznań to jest miasto ciągłości własności, bo to jest inna sytuacja niż w Warszawie czy w Łodzi, albo problemy infrastrukturalne. Nowoczesne miasto, w którym co większa ulewa po prostu zalewa całe dzielnice. I o tym właśnie to zalało, no trudno. Wiadomo, że się nic z tym nie będzie robić. My to odkrywamy.
I zrobimy taką konferencję za 6 tygodni w Poznaniu, na którą chcemy zaprosić właśnie i Radę Osiedli, i ekspertów społecznych, i branżowych, i miejskich specjalistów, i władze, i media, i samych siebie, organizacje społeczne. Jakby się zapytać, czy możemy stworzyć jakiś system monitorowania zagrożeń dla ładu przestrzennego, bo powiadam, takie sytuacje z wiszącym odszkodowaniem dla dewelopera, to jest powód dla Rady Miasta, żeby na przykład uchwalić plan, który pozwoli mu budować w terenie, który powinien być chroniony, ale o tym trzeba wiedzieć wcześniej, a to się okazuje, że urzędnicy są tak przytomni, jakby trzy noce nie spali i w środku snu rekonwalescencyjnego ktoś ich obudził, oni podpisują decyzję i zapominają teren pod drogę zabezpieczyć i potem miasto płaci 30 milionów odszkodowania. Więc a takich przykładów są dziesiątki, jak nie więcej. Więc chodzi o to, żeśmy wypracowali wspólnie z władzami, jeżeli będą spolegliwe, z ekspertami, z radami osiedli, taki jakiś system komunikacyjno, informacyjno tam jakiś, żeby na bieżąco monitorować, gdzie są jakieś zagrożenia. Potem chcemy zrobić warsztaty ogólnopolskie, żeby to, co wypracujemy, jakby też skonfrontować z innymi miastami, bo nie do końca wiemy, co się tam dzieje. I co jeszcze? No nie wiem, aha, jeszcze robimy wywiady z tymi ekspertami, znaczy i urzędowymi, i społecznymi, i branżowymi, czy na przykład SARP-u, albo z takiej organizacji jak Inwestycje dla Poznania, gdzie oni też analizują przestrzeń, ale inaczej. Chodzi o to, żeby na tą przestrzeń spojrzeć różnym okiem, bo tak generalnie to dominuje takie spojrzenie. Przestrzeń jest po to, żeby na niej zarobić, nie? I to jest najważniejsze, że możemy sprzedać działkę za 100 milionów i wywalić coś bez sensu w środku miasta, bo na tym można zarobić, to zróbmy to. Ja to nazwałem kiedyś oportunizmem planistycznym i rzuciłem w twarz szefowi Komisji Przestrzennej przez 20 prawie lat jako głównemu niszczycielowi przestrzeni w Poznaniu, bo on to wszystko przyklepywa, bo to jest koneksje są. Komisja, Rady Miasta, Rada Miasta, Pracownia Urbanistyczna, biznes, to wszystko koneksje są. To przecież wiadomo, że to się nie dzieje niewinnie, ale też jest pewna filozofia, nie? I teraz chodzi o to, żeby pojawiła się inna filozofia, że przestrzeń jest po to, żeby się w tym mieście fajnie żyło. Owszem, zarabiać trzeba, ale to nie jest jedyna rzecz, nie? Także to się wpisujemy trochę w taki kierunek miasta zrównoważonego.